I dzień dobry, witam wszystkich, zagrajmy dalej w Gothic 1, odcinek 22. Zaczynamy trochę przed nowym obozem, ponieważ zaczynamy w chacie Kavalorna, która znajduje się w tym miejscu. Za chatą Kavalorna jest przede wszystkim jaskinia, którą zaraz oczyszczę. Wielki mi myśliwy, kurde, pozwala krytoszczurom żyć tutaj w jego towarzystwie. O! Patrzy się na mnie. Cóż to jest? Jakieś drzwi. Będę w stanie je otworzyć wytrychem? Drzwi w jaskini, kurde. Jakiś mur. Wytrych pęk. Jeszcze raz. F9. Coś tutaj w ogóle nie działa dobrze. Wytrych pęk. Nie. Ani w lewo, ani w prawo się nie da. Trudno, straciliśmy wytrych. Jeden. Bardziej mnie interesuje to, co jest u niego. Tylko, że on obserwuje. Tu jest ta skrzynia. Włączamy tryb skradania. I to mi prawda nic nie... Dlaczego tak się skradasz? To mi nic nie da właśnie, ponieważ on tutaj stoi. Jakby go stąd wykurzyć? Może jakbym spowodował, że on się będzie patrzył w moją stronę? O, teraz mogę iść za nim, nie? Ale jak pójdę tutaj, to od razu... Dlaczego tak się skradasz? To od razu będzie zbulwersowany. A może jak porozmawiam z nim? Pokaż mi. Nie, też się obraca w taki sposób, żeby się patrzeć na tę skrzynię. No niestety, bardzo chciałbym go okraść, ale na obecną chwilę nie jestem w stanie wymyślić, jak to zrobić. Czarem sen mógłbym go ogłuszyć na przykład, ale nie mam już tego czaru. Pójdziemy zatem dalej w kierunku nowego obozu. Nic się nie stało. Taką samą drogą, jaką prowadził nas wtedy Mordrak. No tą drogą nas Mordrak nie prowadził, bo to jest jaszczur. Wejdźmy na górę, ominijmy go. No, jezioro już jest nam znane. Wystarczy tylko teraz bezpiecznie zejść na dół. No chyba najbezpieczniej będzie jednak do wody, bo tutaj latają wszędzie topielce. Krwiopijcy, znaczy się. I teraz to wygląda tak, jeżeli chodzi o pancerze w tej grze. Są cztery typy pancerza. Jest pancerz przeciwko broni zwykłej, do walki wręcz. Pancerz przeciwko pociskom, czyli przeciwko łukom i kuszom. Pancerz przeciwko ogniowi. I chyba pancerz przeciwko zimnu, tak mi się wydaje. Czy też ogólnie przeciwko magii, nie jestem do końca pewien teraz. Miesza z tym, no to to, czego zmierzam, to to, że... To nie mój problem. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Żeby przebić się przez osłonę wroga,
żeby zadać mu jakiekolwiek obrażenia. I to samo się dotyczy też przebicia przez pancerz gracza. Z tym, że w przypadku gracza zawsze gracz otrzymuje jeden punkt obrażeń, nawet jeżeli pancerz go całkowicie chroni. To wygląda tak, że w przypadku, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia przeciwnikowi, to trzeba zadać co najmniej tyle obrażeń, ile ten pancerz chroni. Ale co najmniej tyle plus jeden oczywiście, tak? Trzeba zadać więcej niż wartość pancerza. Ponieważ gra po prostu odejmuje. Odejmuje. Jeżeli ktoś ma pancerz 20, a my mamy topór, który zadaje 15, powiedzmy, no to nie zadamy mu nigdy żadnych obrażeń. Będą wszystkie szły w piach. Można sobie machać zdrów. Natomiast skoro mamy już czar kłodziernistej, możemy spróbować tam pójść. Ja zapiszę, żeby później nie wracać zbyt daleko, jeżeli się to jednak nie uda. Znowu widzę tam jakieś zatopione domy, ale nie będę do nich płynął, bo ostatnio się to nie skończyło z sukcesem. A to były te domy chyba. No. I teraz tak, jeden zwój kosztował 1 punkt many, drugi zwój kosztował 5 punktów many. My mamy 5 many. To nie rzucimy kuli ognistej, rzucimy co najwyżej sobie ognisty pocisk. Zobaczmy przynajmniej, czy to coś w ogóle daje. To nic nie dało. Idziemy do Laresa. Kiedyś takie sprawy. Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. W dzisiejszych czasach na nikim. To nie. A. Tutaj jest deska, a my mamy młotek. Nie powinieneś. Mnie to nie dotyczy. Nie powinieneś wierzyć. Zawsze to samo. To nie mój problem. Więc możemy przybijać deskę. Znowu ty! Ludzie zawsze gadają. Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle! Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet! Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak! To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść, czy nie? Wchodź śmiało. Laresowi oczy wyjdą na wierzch. Jak chomikowi. No, panie, może wykonam zapis gry przed tym? Zapisz. LP22 Lares, tak to nazwiemy. Jeszcze F5 i gadamy. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech! Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż! Oto ona. To nie mój problem. Rzeczywiście. Pewnie masz. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Świetnie. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli w końcu? Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Myślę, że tak. I mam dla ciebie mały prezent. Lepszy pancerz. Może nie jest to szczyt marzeń, ale zasłużyłeś na niego.
Dobrze, świetnie, ale jeżeli mam iść do starego obozu, to lepiej, żebym się nie pokazywał tak ubrany. I co mam robić dalej? Należysz teraz do naszej bandy. Możesz robić, co ci się żywnie podoba. Jeśli chcesz robić coś pożytecznego, pogadaj z Mordragiem i pomóż mu w sprawie sekty. Spoko. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Wiecie co? Zwiększę sobie zręczność o 2 punkty, żeby móc używać tego łuku, który mam. A nie wiem, czy to dobry pomysł, ale co mi tam. I teraz zwiększę siłę o 5 jeszcze. Tylko 5. Ponieważ siła się dodaje do zadawanych obrażeń, więc będziemy teraz trochę lepsi w walce. Odrobinę. Witaj! Ciekawe, czy zmieni się ich nastawienie do mnie w tej chwili. Witaj. Ładnie do mnie już teraz ten mówią. Mogę porozmawiać z Laresem? Pogadaj najpierw z Roską. Ale tym się chyba jeszcze nie przerobiły opcje dialogowe tak całkowicie. Witaj. Wiedziałem, że będą kłopoty. To nie było zbyt mądre. Kto wami dowodzi? Kto wami dowodzi? Hersztem bandy jest Lares. Większość z nas uznaje jego zwierzchność. Ale on nie mówi nam, co mamy robić. Kurde, powinien chyba gościu powiedzieć, że powinniśmy już to wiedzieć, nie? Jakby nie patrzeć. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ile mam punktów umiejętności? 9. Do następnego poziomu doświadczenia 1200 punktów doświadczenia. Nie jest to dużo, ale też nie jest mało. No, chociaż teraz właśnie podczas rozmowy z Laresem dostaliśmy aż 1000. Ten stary pancerz będę mógł niedługo sprzedać. W ogóle popatrzcie, jaki on jest kurde lepszy w porównaniu. 35, 15, świetnie po prostu. Ochrona przed magią, nie? Nie, przed ogniem, przed ogniem. No, czyli jednak przed magią jest, nie przed lotem, przed magią. To jest duży krok do przodu. Porozmawiamy z Mordragiem. Ponieważ go nie zabiłem, to nie zablokowałem sobie takiej możliwości. Można było go zabić, nie? Przecież. Chociaż... w praktyce prawdopodobnie się tego nie dało zrobić, ponieważ on jest za silny. Jest Mordrak, dajesz. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Witaj! To nie mój problem. Lares powiedział, że mam ci pomóc w tej sprawie. Widzisz? Wiedziałem, że nie będę musiał sam się z tym męczyć. Chcesz, żebym zajął się tym w pojedynkę? Na pewno jakoś sobie poradzisz. Słuchaj, musisz koniecznie wywęszyć, co się kryje za tą całą historią z przywołaniem. Wiem, że te świry z sekty przygotowują się do wielkiego przywołania. I choć sam nie wierzę w śniącego, powiem ci jedno. Guru dysponują potężną magią. Dlatego tak uważnie musimy im patrzeć na palce. Lepiej się do tego. Nadążasz? Nie masz do mnie żadnych dokładniejszych wskazówek? Nie masz dla mnie żadnych dokładniejszych wskazówek? Porozmawiaj z Lesterem. Spędziłem kiedyś sporo czasu w obozie sekty, a on mi pomógł. Gość jest w porządku. Też takie wrażenie odnieśliśmy. Zobaczę, co się da zrobić. Jak tylko dowiesz się czegoś o ich zamiarach, zgłoś się do prawdy. No i bardzo dobrze. Jeszcze mnie jedna rzecz interesuje. Kto tu handlował zwojami? To się już więcej nie powtórzy. Skoro jestem już w tym starym, w nowym obozie, to... Witaj, przyjacielu. Chciałbym spróbować pogodzić się z Horacem. I to można zrobić za pomocą zaklęcia oczarowania, tak mi się przynajmniej wydaje. Że oczarowanie pozwala przywrócić się do łask cudzych. Może Mordrak? Witaj! Jeśli myślisz, że... Pokaż... Wybierz! Od razu wiedziałem, że będę... Nie. Nigdy nie skończy. Mam już dość tej paplaniny. To może ten mag tutaj, Kronos, tak? Się nazywał? Nazywa?
sprawdźmy to. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się skończyło już dawno temu. To się chyba nigdy nie skończy. To nie, niektórzy nigdy się nie nauczą. Musisz uważać na to. O, jestem teraz jednym z ludźmi Laresa. Masz jakąś wiadomość dla magów ognia? Dobrze, że z nim poszedłem porozmawiać. Jestem teraz jednym z ludzi Laresa. Masz jakąś wiadomość dla magów ognia, którą mógłbym dostarczyć do starego obozu? W rzeczy samej mam, ale bez specjalnego znaku kurierskiego ludzie Gomeza nie wpuszczą cię do zamku. Masz, oto list i znak, tylko się pośpiesz. Jest postęp, będę mógł wejść do środka. Haha. Poszukuję magicznych ksiąg. Nie poszukuję tak naprawdę magicznych ksiąg, poszukuję tylko i wyłącznie magicznego zwoju. Zobaczmy, czy masz coś dla mnie do zaoferowania. Sopel lodu, światło, bryła lodu, uzdrowienie. Nie, nie masz takiego czaru, który ja bym chciał. Być może w starym obozie będą mieli ten czar. Czar, zauroczenie, bodajże. Okej, w sumie to nie sprawdziłem, czy ten... Bal w obydwie sekty ma ten czar, ale też tam będziemy jeszcze wracać, więc być może wtedy się uda. Ponieważ jestem jeszcze członkiem nowego obozu, to pójdziemy teraz do Lee i się zapytamy, czy możemy zostać najemnikiem. To byłby bardzo szybki awans. On jest tam u góry. Dzień dobry. Rozmowa? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Chciałbym zostać najemnikiem w służbie magów. Myślisz, że jestem już gotów? Nadal nie jesteś dość doświadczony. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Ale idziemy w dobrym kierunku. Będę musiał tutaj wrócić później. W ogóle to się zastanawiam, gdzie są ci magowie, bo też chciałbym z nimi porozmawiać, a kurde, nie znalazłem ich jak do tej pory. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Tam są magowie. No i nie przejdę tam, no niestety. Będę musiał poczekać na rozwój fabuły. No to spoko, to się kierujemy w takim razie do starego obozu dostarczyć Diego listę sfabrykowaną, żeby znowu nie było pokazanego latania pomiędzy obozami, to tutaj znowu nastąpi cięcie, tak? I potem jeszcze będziemy wchodzić do środka zamku, skoro już możemy. Mamy już ten sygnet, amulet kuriera, ubiorę go. Tego chyba nie widać w żaden sposób na postaci, ale to jest ubrane, bo jest na niebiesko zapalone. I okej, i kontynuujemy w takim razie grę. Znajdujemy się tuż przed starym obozem. Ubrani jak zaciekli wrogowie starego obozu. W ciuchy szkodnika z nowego obozu. Zobaczymy w takim razie, jak zostaniemy przyjęci. Zostaliśmy zignorowani. Kroczymy więc dalej. Kolejna para strażników. Ci strażnicy są parzyści, ponieważ mają parę. Tworzą parę. Są parą. Pewnie masz rację. To się chyba nigdy nie zmieni. Ktoś? Coś? Nie? Może Bloodwyn będzie miał teraz zainteresowany na przykład? To się chyba nigdy nie zmieni. Bloodwyn, gdzie jesteś? On tu gdzieś powinien być, ale być może go nie ma, dlatego że się wieczór już robi. No. Diego będzie? Diego chyba tam siedzi, ale w Diego się w takim ubraniu nie pokażemy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Szybkie rozebranie i schowanie ciuchów do plecaka. Do kieszeni. Ludzie zawsze gadają. I mam tu listę.
sfabrykowaną już. Mam listę od Jana. Mam już dorać tej papierze. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Trzymaj się. Mam już dość tej paplaniny. Nie można już prowadzić z nim opcji dialogowej, która pozwala nam na dołączenie się do starego obozu. Ponieważ oficjalnie zostaliśmy członkami nowego obozu, odbieramy z powrotem i teraz mamy Glade, więc wchodzimy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku bez pozwolenia. Wynoś się stąd! Ale mam Glade. Może Torus? Jestem posłańcem magów wody. Muszę się dostać do zamku. Masz przy sobie amulet kuriera. Strażnicy nie będą cię zatrzymywali. Nie chcę mieć nic wspólnego z magami. Przestań mi wreszcie zawracać głowę, dobrze? Dziwne, że w ogóle nie skomentuję tego, że przed chwilą jeszcze dla niego pracowaliśmy. Stój! Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Nie rozprawisz się. Witamy na dziedzińcu, gdzie powiesili kościotrupa. Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szukasz? Mam wiadomości dla magów. Pracujesz dla magów? Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Możesz mnie nauczyć walczyć? O. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? Szkole tylko strażników, więc dopóki Torus nie przyjmie cię w nasze szeregi, musisz poszukać sobie innego nauczyciela. Nie, w ogóle nie skomentował tego, że nosimy pancerz w niebieskich barwach. Właśnie, skoro mamy te pisma, list Kronosa do magów ognia, możemy przeczytać. Czcigodny mistrzu Koristo, Saturas, szacowny arcymistrz magów kręgu wody, usilnie prosi o zjednoczenie naszych wysiłków w celu rozładowania napięć pomiędzy starym a nowym obozem do poziomu, który sprzyjałby interesom obydwu stron. Jako strona zaopatrująca regularnie jego wysokość w magiczną rudę, docenicie z pewnością nasze starania o ograniczenie przestępczej działalności szkodników na terenach przynależących do waszego obozu. My ze swej strony pragniemy otrzymać gwarancję, że członkowie starego obozu nie będą przeciwstawiać się próbie przerwania magicznej bariery, której więźniami pozostajemy przecież my wszyscy. Załączam wyrazy szacunku. Kronos, strażnik Rudy. Ten list się może im nie spodobać. Tu jest hacjenda chyba całego Gomeza. Natomiast magowie będą tam, gdzie stoją faceci w sukienkach. O, tam jest Loch. Ten ma imię? A. Wasz zamek jest bardzo duży. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Kim jesteś? Jestem tu nowy. Chciałem się trochę rozejrzeć. Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić. Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Od początku wiedziałem, że warto będzie stanąć po jego stronie. Wielu z nas, jeszcze jako więźniowie zamknięci w lochach lub zmuszani do pracy w kopalni, uznawało zwierzchnictwo Gomeza. Czy te lochy znajdują się pod zamkiem? Tak, ale teraz świecą pustką. Nikt tam nie schodził od czasu wielkiego buntu. Czyli kurde, był szefem tutaj więźniów, jeszcze zanim się ten bunt zaczął. No, okej. Zobaczmy, co możemy tutaj znaleźć w środku. Pan handlarz zamkowy? Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? A, to bullit. Na razie nie, ale kiedyś może tu wrócimy. Można eksplorować. No to dajesz. Oczywiście dopóki nie natrafimy na zamknięte drzwi. Przeszedłem gdzieś dalej. Do kuźni. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o broń strażników. Sprzedajesz oręż? Też, ale tylko Gomezowi i jego ludziom.
Mogę go okłamać. Przysyła mnie Torus. Kazał mi wybrać sobie jakąś broń. Czyżby? Jeśli mi nie wierzysz i sam go zapytaj. Mam ci dać porządnego kopa w dupę, jeśli będzie sprawiał kłopoty. Mam zrobić dla niego coś, czego nie może zrobić żaden z ludzi Gomeza. Ta opcja się wydaje najmniej prawdopodobna. Może spróbujemy tą ostatnią. Jeśli mi nie wierzysz, idź i sam go zapytaj. Oczywiście, że zapytam. Ale nie teraz. Założę się, że zainteresują go historie, które o nim opowiadasz. Nie wiem, kto cię tu wpuścił, ale radziłbym ci wynosić się stąd, póki jeszcze możesz. Przepuść mnie. Oj. Chyba sobie nagrabiliśmy. Te drzwi są zamknięte. O, jest i wyłom w murze. Tak, to tutaj musiała odpaść ta wieża. Jakby co, to możemy zawsze tędy uciec ze starego obozu. Jakby się okazało, że nie wyjdziemy już głównym wyjściem, bo nas Torus pobije. No, zobaczmy, co to jest. Tylko strażnik. I poza tym, no, mało ciekawe. Co to za dziura? Tam się pakuje więźniów, żeby na nich deszcz padał. Zawsze to samo. Strażnik? Albo nie, tam trzymali wampiry, żeby paliły się pod słońcem, tak. To nie było zbyt. Na 100%. Spoko. Weźmy jeszcze raz tutaj w takim razie. Trochę celowo omijam tych magów na razie. Sprawdźmy, co tu jest. To się chyba nigdy nie zmieni. Coś fajnego. Dajesz. Lewo. Lewo. Źle. Lewo. Prawo. Źle. Lewo. Prawo. Lewo. Prawo? Nie. Lewo. Prawo. Lewo. 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 Nie. Źle. Lewo. Prawo. Lewo. Lewo. Prawo. Jeszcze? Prawo. Nie powinieneś wierzyć. Bitwa o Warant. 50 gautów. Jeśli myślisz, że... A no tak, przecież w ogóle to zwiększyłem zręczność. Zachowaj to dla siebie. Gdzie jest łuk? O. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mogę strzelać z łuku. Zobaczmy teraz tą książkę. Ale sprytny robar postanowił zaatakować. Zebrał swoje siły i kazał im nękać słabszą prawą flankę nieprzyjaciela. Nie tracąc chwili, król pchnął najlepsze swe oddziały na wroga i przebił się przezeń niczym miecz przecinający męża. Wojska królewskie parły zatem bez wytchnienia w stronę Warant. Robar wiedział wszak, że jedyna szansa ocalenia leży w rozbiciu armii nieprzyjaciela i niedopuszczeniu do połączenia sił Gellona i Lukkora. Najpierw jednak postanowił przeciąć ich linię zaopatrzenia. Gellon poległ, a jego armia poszła w rozsypkę, ale Robar nie zamierzał dać przeciwnikowi chwili wytchnienia i rzucił swe siły na pozostałe oddziały wroga. Tu jednak Lukkor zrzucił się na królewskich znienacka i zadał straszliwy cios wyczerpanym wojskom Robara. Ciekawe, czy książka mówi o pierwszym królu Robarze, czy o obecnym królu Robarze drugim. Spróbujmy kolejną skrzynię. Lewo. Lewo. Nie. Lewo. Prawo. Prawo. Lewo. Źle. Lewo. Prawo. 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 Udało się. Przytwa. No, no, no. No, no, no. Nie chciałbym być. Następne pudło. Prawo. Prawo, źle. Prawo, lewo, źle. Prawo, lewo, prawo, prawo. To nie mój problem. Dało się. Nie jest może to wiele. Lepiej o czymś innym. Ale i tak jest całkiem dobrze. Prawo. Ach. Lewo. Lewo, źle. Lewo, prawo. Prawo, lewo. Dało się. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Typowy żołnierski ekwipunek, prawda? Wszędzie brzytwy znajdujemy. Tak długo. Czy mogę się tu wyspać? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Wygląda na to, że tak. Dziwne, że się nie położył głową do ściany. No dobra. Pogadajmy lepiej. Sprawdźmy jeszcze tą skrzynię. Prawo. Nie, prawo, lewo, lewo, prawo. O.
A to szczęście, nie? Tutaj są jeszcze dwie. Źle. Lewo. Lewo, prawo. Prawo, lewo, źle. Lewo, prawo, prawo, prawo. Dobrze. 50 bryłek rudy. Prawo, źle. Nie mam już wytrychów. No, tutaj jedna skrzynia pozostanie nieotworzona, ale nic nie szkodzi. To jest pewnie wyjście na zewnątrz. Właściwie wyjście na mury. No, jest duża szansa, że w tych wieżach bym znalazł ciekawsze rzeczy w skrzyniach. A wszystkie wytrychy właśnie potraciłem. O, dzień dobry. Nie krzyczysz mnie, że tu jestem? Nie, najwyraźniej. I tu jest dalsza część baraków. Jeszcze więcej skrzyń do ograbienia. Jakbyśmy bardzo chcieli, ale mi się już nie chce. No to jest trochę jednak nudnawe. Zobaczmy, co jest dalej. Wspaniały świat gry. Skorpion. O. Możesz mnie nauczyć w szkole, ty... A, przecież to jest ten z dziedzińca. No spoko, skoro jest tyle łóżek... To śpij do następnego poranka. Co się dzieje? Nic. Mnie tu nie było. Zapomnijcie o mnie. O, mamy widok jeszcze na tutaj, na stary obóz. Z góry. A to co? To co? Zejście do lochu? Mówili, że nikogo tu nie ma, ja tu widzę strażnika. No chyba są cele więzienne, co? No zarobicie, że można tutaj eksplorować, chociaż w sumie chyba zdaje mi się, że tracę tylko i wyłącznie czas na to. Czekaj. Ponieważ nic tutaj nie ma ciekawego tak naprawdę. No jest ten cały dół. Spoko. Czy to jest dźwignia? Tak. Prawdopodobnie to pootwierało te wszystkie drzwi tutaj. Nie, jednak nie. To co się stało? Lepiej się do tego nie mieszać. Nie mam pojęcia. Zamknąłem bramę sobie. Pogadajmy lepiej o czymś. Byłoby łatwiej, gdyby ta brama wydawała jakieś dźwięki w czasie otwierania albo zamykania się, no ale jednak tego nie robi. Przerwa w tym momencie i w następnym odcinku będziemy już rozmawiali z magami ognia.